Cześć, cześć. Witajcie na moim kanale. Ja jestem Mateusz, a to jest Farmer's Father. Kolejny odcinek. W poprzednim odcinku doszliśmy tutaj do obozu jeńców i znaleźliśmy jednego żołnierza, a dzisiaj za zadanie mamy takie do wykonania, czyli odnaleźć rodzinę i do niej dotrzeć. Od obozu tutaj ta rodzina powinna się znajdować niedaleko, czyli tutaj zaraz jakby za rogiem, więc podbiegniemy tu. Tutaj strasznie przy tym obozie mi tu klatkuje. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Zobaczymy, czy jak podbiegnę dalej, to będzie lepiej. No ale optymalizacja w tej grze nadal leży. O. Masakra. No ale dobra. Będzie się to powtarzać, to trzeba będzie coś wymyśleć i zakończyć tą nierówną walkę. O. Odkryłeś obóz rodziny. Od razu jedzonka. Nazbieramy. O, dzik uciekł. Dobra, wypatruszymy na miejscu. Dobra, i co mamy zrobić teraz? Dotrzyj do rodziny. Odnajdź rodzinę, dotrzyj do rodziny. Nic się już nie wyświetla. To wszystko. No patrzcie, kto tu siedzi. Moja żona, znaczy przyszła żona, Zosia. Tu nie było już innych tych postaci. O, i tego też znam. Noah, o, inaczej miał na imię. Mogę pomóc? Pomóż rodzinie. Noah potrzebuje, abym zrobił dla niego kilka rzeczy, a podzieli się jedzeniem i innymi materiałami. Warto się przemęczyć. Mam nadzieję, że wszystko dobrze u mojej kobity. Tak, pewnie. Dobra, zaraz sprawdzimy, co on ma tutaj do wykonania. A ja jeszcze porozmawiam. No, Sofia. No, ona chyba nie jest taka stara. No, w sklepie pracuje. Znaczy, jak Kazio dorośnie, to będzie w sklepie pracowała. Nic nie wiem, czemu tak to twórca postanowił zrobić. No i co jest z tym klatkowaniem tu? O. Wyremontować mam chatę? Nie mogę mieszkać, nie mogą mieszkać w budynku bez okien. Przecież mróz jest taki, że aż uszy odpadają. Kilka desek i powinno być w porządku. Ale że co mamy tu? Dach zreperować? Czy okna wstawić? O matko. Gdzie jest młotek jakiś? A to ciekawe. Furtka pod brama dla zwierząt. Brama inna. Ja tu nic nie widzę, co tu trzeba postawić. Parę desek to my zdobędziemy, ale... Co dalej? Bo tu okien nie ma. O, gapi się. Jeszcze raz? Dobra. Skośmy tu drzewo. Na dwójce i zobaczymy, czy jak parę desek się uda uzyskać, to coś to zmieni. No pięknie. Cyk.
Cyk. Cyk, może się uda tak to zrobić. No co za bzdura, dobra. Następne drzewo. No dobra, leży. Cyk, tu cyk. No dobra, ja zresetowałem grę, mam nadzieję, że będzie ciut lepiej, no ale zobaczymy. Te klatki skaczą z 20 do 50. Nie wiem, o co tu chodzi. Dajcie piłę. Teraz psa skroję. No i dobra. Jak tu teraz te okna postawić? No jednak gówno to dało. Ławka, skrzynia, buda, paśnik, szałas, wychodek. Dobra, pod czwórką jest młotek, ale... Ja tu nie widzę, żeby można było cokolwiek tu zbudować. Płot. Nie ma żadnych okien. Ciekawe to. Bardzo dużo podpowiadają. Nie, co tak. Chyba, że wezmę deskę w dłoń. No to raczej nie o to chodzi. Nie. Myślałem, że trzeba zabić te okna deskami. 6 klatek na sekundę. O. Patrzcie, nie ma zimy. Jest zima, nie ma zimy. Super. Coś... Nie, nawet na podświetleniu. Nic się nie poświetla, co ja tu mogę zrobić. O, tu na czerwono świeci. O, na prawie budynek trzymaj. No, w ciekawym miejscu tu ten wymyślili. No i dobra. Co dalej? Zbuduj skrzynię. No to już prostsze, bo już wiemy, gdzie jest skrzynia. Dobra, 4 deski potrzebne to my mamy, ale nie mamy złomków żadnych. To będzie się przebiec. A nie, przecież mamy punkt podróży.
O ja pierdolę. Aha, tutaj się nie da. Też się nie da. Ja podskoczę tutaj. Kurde, to wszędzie tak klatkuje. Co się z tym popsuło teraz? Ile on tego wziął? Jedną. Cztery potrzebujemy. A, napić się. No to proszę bardzo. A tam są jeszcze. No i dobra. I się przenosimy, tylko nie można się tu przenieść. Tylko tu można się przenieść i tu. To idziemy tu do bunkra naszego. Wiecie co? Dałem temu tytułowi jeszcze jedną szansę. Zresetowałem raz jeszcze wszystko. Nic nie włączałem w tle. Żadnych innych YouTube'ów, innych rzeczy. I zobaczymy. Na razie nie. Zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, ja dobrze biegnę tu. Teraz w prawo. Czasem lekko przytnie, ale... Wcześniej było gorzej. Bum, i biegniemy do chatki Noa. Trzeba mu skrzynkę zbudować. Sam ma dwie lewe ręce chyba do roboty. Siedzi w domu i się grzeje teraz. Na prawie budynek trzymaj. A, i deseczki, dobra. Takie rzeczy to my mamy. Każdy nie mogę tego skroić, o. Sekunda. Dobra. Cały czas zostało to na prawie budynek. Dobra. Cyk, piesek biega za nami. A my kroimy deseczki. Ciup, 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 ciup. Osiem. Nie wiem, może starczy, może nie starczy. Jeszcze raz. I proszę bardzo. No to drzewo chyba tu zostanie teraz na stałe. No ja nic nie jestem w stanie tu zrobić. Zbudowałem skrzynię, no czego nie chcę? Psujemy to. A czemu nie uzyskałem wszystkich materiałów? Zaraz, zaraz. Bo ja chcę mu tą skrzynię tutaj wstawić. Tutaj się nie da tego wybudować. A tu! O, ja pierdzielę. Ale żebym... popsuł.
No i gra. Aha, tu dwa potrzebowałem ząbki. Coś jeszcze? Zdobądź i dostarcz 15 opału. No to w czym problem? Idziemy robić to samo, co zrobiliśmy w pierwszym odcinku, czyli znowu kroimy te deski, ścinamy. No ale dobrze, pomagamy sąsiadom. Wojna jest. Sąsiadom, rodzinie. Biednej. Naszej Zofii. Nie wiem, co z tą Zofią. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. To jest gra o rodzicach Kazimierza. To co robi tu Zofia? Skoro Kaziu jest malutki. Nie mam pojęcia, co twórca miał na myśli. No, chociaż piesek pilnuje. A jak mu zdobędę 15 gałązek tylko? Nie chcę mi się iść teraz. Muszę przebiegnąć się do siebie, żeby narąbać drewna, bo nie ma tego. A czy ma? A ma! A, dobra. Chociaż tu pomyśleli. Już myślałem, że będę musiał biec do siebie tam do naszej kryjówki i tam mu to rąbać, no ale na szczęście miała potrzebę. A, kurde, nie udało się. A, i to był ostatni nawet. Dobra, ile mamy tego pału? O, 48. A, dostarcz jeszcze, dostarcz. Pod nogi mu rzucić. Otwórz, masz 48. No gdzie jest? No zaraz, zaraz, o co tu chodzi? Oddawaj. To będziesz miał 15. I co się teraz stało? Pomogę im, wracam do domu. No Jezu, przepraszam. Właśnie, pomyśleć, że sam nie może sobie porąbać trochę drewna. Niby choruje i od dawna pomaga mu jego syn, ale nie pozwolę, żeby dzieciak wychodził na ten mróz. Dostarczyłem. No. Nie zaliczyło. Czemu mnie to nie dziwi? A mamy jeszcze jakieś inne misje? Skrzynia gotowa. Dobra. Dobra, sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Już nie mam wyboru. I tak. Mam coś dla ciebie. O, no właśnie. Czyli tak to trzeba było zrobić. A nie wrzucać mu do skrzynki. Jakaś nagroda może? 3 ziemniaki, wody, pełno. No ja pierdzielę. Super. Do widzenia. I oddawaj moje te. Albo sobie zostaw na razie. Idź, odpocznij i wróć do rodziny. Choćbym chciał, to więcej dzisiaj nie zrobię. Zobaczę, jak tam się ma moja rodzina i wrócę jutro. Do kogo? Tu do nich? Nie ma po co wracać. Chodź, Burek. Odpalamy mapkę. I kierunek. Obieramy ten.
strzelba w dłoń. I lecimy. Taka mało intuicyjne te misje są zrobione. U Kazika lepiej o wiele to wyglądało, chociaż nie do końca. Tylko miałem problem z poprzednią misją, na razie Kazika nie gram, no ale wrócimy do niego prędzej czy później. No jest lisek. Daleko jeszcze. Bliziutko. Dobrze, że na razie wszystko tu się kręci w koło komina, że tak powiem. Nie trzeba latać z jednego końca mapy na drugi. O. Jest nasz schron. Te już zjadły wszystko, tak? Już mnie drażni ta krowa. O, to jest zjedzone. No przecież to jest nieprawdopodobne. Tu, a ty masz sianko. Tu 6 sztuk tylko wchodzi, to co się dziwić. I co ja mam teraz, spać specjalnie? O, zobaczcie, to jest mały Kaziu. A Zosia wiecznie młoda. Cały czas tak samo wygląda. Dobra, co my tutaj możemy zrzucić? Antybiotyków nie, to waży aż 1,1 kg, to nie potrzeba. Drewienko na pewno i rybki. Wszystkie rybki lubią cipki. A nasz piesek głodny, zaraz szyneczkę się weźmie. Jedną sztukę. I się nakarmi, zaraz pójdziemy spać. Burek. O, i świnia się znalazła, i krowa się znalazła, wszystko się znalazło. Po co ta zagroda? A, wygłodniałe. Cyk. Nakarm. No. I gitarka. Idę spać. Nie ma co robić. Nie ma co robić, to trzeba iść spać. Staniemy o długiej w nocy. No, coś nam zaliczyło. Głodny jestem jak nikt. No to chlebcio raz i woda raz. Co dalej? Ja pobiegnę, zobaczę, a znaczy pobiegnę. Idę spać dalej. Do 8. Głodny jest? Nie, nie jest głodny. Chcemy zobaczyć, że tu na misja żadna się nie pojawi, no co ja mam tu robić? Szukać wiatru w polu. Dobra, idziemy do obozu rodzinny i do obozu tych... O Jezu, jak to się nazywali? Partyzanci, tak? Tak, partyzanci. Szkoda, że nie ma szybkiej podróży tam do nich. Jest coraz gorsza pogoda się zrobiła. Cyk i trochę w tą stronę. Ta wiecie co, wykopię sobie tu. Z nudów.
Nie ma nic ciekawego. To jedynie jabłka dla świnek. A to 12 kilo aż waży. To 150 kilo ryby. Śmieszna ta pogoda. No ale kiedyś chyba powinno być lato, nie? Wyżej jeszcze. Ta ta ti ti ta ta ti ta ta ti ti ta ta. Kurwa, nic nie widać, tu pogoda. A, coś czuję, że... Właśnie. Przeszedłem. To jest dom nad powalonym drzewem. Jestem. O, jest misja. Pomóż rodzinie. Jestem wypoczęty, więc wrócę do Noa, żeby mu pomóc. No, wróciliśmy właśnie. To co jeszcze od nas chce? Wybuduj stół rzeźnicki. A z jakiej okazji mamy budować takie rzeczy? Tu my u siebie nie mamy. O, tu chociaż zaznaczyli, gdzie to ma stać. Zresztą tą skrzynią też zaznaczyli, ale... Sześć desek tylko. Dajcie tę piłę. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więcej nie potrzeba. O, tu jeszcze coś chcą. Tylko na razie miałem zrobić stół, tak? Czemu nie mogę tego zbudować? A, bo ja przecież nie miałem nawet tych desek. I ze 6 desek takie rzeczy? Szybciutko, szybciutko. Dobra, jeszcze to skroję, będzie po zawodach. No i dobra. Coś jeszcze? A mogę ja tego używać? Ja mogę tego używać. Zobaczymy. Podnieś. Dajcie tą sarnę tu, na stół. Pięknie. Użyj. A jak ma... A, dobra. Tu jest trochę inaczej. O. Ojca było przed chwilą widać. Przez moment. Dobra. Ja pierdzieł, poluj dwa jelenie i oskruję. To może w przyszłym odcinku to zrobimy, co? Nudna jest trochę ta gra. Myślałem, że będzie ciekawiej. Cisza, spokój, nic się nie dzieje. Dobra, bo gram jeszcze trochę. Zobaczymy, co dalej będzie. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. A jeśli się podobało, to zostawcie łapka, subka, komentarza. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!